Myślę, że każda antykoncepcja powoduje chorobę u kobiety. A prezerwatywy? Prezerwatywa też powoduje chorobę u kobiety i może spowodować to, że dziecko, które się pocznie przez przypadek, jak wiadomo, prezerwatywa to tylko 50% skuteczności, a są tam środki plemnikobójcze. Jeżeli się taki właśnie na wpół zatruty plemnik dostanie i zapłodni komórkę rozrodczą, to takie dziecko może rzeczywiście być uszkodzone i to będzie wina mamy i wina taty, którzy stosowali właśnie takie środki.